A słuchaj, na serwis bierzecie KTM-y na przykład, tak, bety, tak. Huskwarny. A pierdziele ty! Skoro Polarisa biorę, to czemu nie mam brać Huskwarny czy KTM-a? Mhm. To pięknie. O ja pierdziele. Wytopione, no. Ale cylinder niestety. A tu to się odpala chyba, wiesz? Nie. Ale, kurde, dostał. No i taka przyjemność z Polarisa ponad 10 tysięcy. Coś ty. W zamienniku taniej, ale no już klient nie chce się bawić. 10 koła? No niestety. To za tyle to kurde dwa pitbajki, kurde. No tak, no ale jak maszyna cała kosztuje ponad 200 tysięcy? Kurde. No to co zrobić? No to tak samo, po zaworach też widać, tu już wszystko musi iść do zrobienia, bo tu jest potrzaskane też przez te drobinki, no. Co tam się potrzaskały. Żeby było ciekawiej, mam tu gdzieś świece, bym jeszcze świece pokazał, jak były wytopione, normalnie wytopione, jakby, nie, świece wrzuciłem do sprzętu gdzieś tam. Aha. Ale normalnie były, kurcze, wytopione, nie, także widać, że tu cały czas była cegła na pedale i tam nikt nie odpuszczał raczej. No. Teraz idziemy zobaczyć tego Polarisa po wybuchu. Idziemy! Kurde! Nie mów! Trochę zagracona teraz, ale... Jest jakieś światło? Jest, pewnie. Ja pierdzielę! No i tu gość zainwestował 120 tysięcy, żeby go stuningować. No ale to jest ty konkret, ty! System gaśniczy, żeby do zawodów był doprowadzony, znaczy był możliwość... Automatyczny? Znaczy tam akurat jest jakoś na linkę, czy na jakiś guzik, ale... tam dokładnie nie wiem, jak to tam działa, bo no tylko tyle, że oto z tyłu taka, mówię, o, butla z nitro, nie, a on mówi, nie, system gaśniczy, tutaj gaśnica, pełno dysz dookoła porozkładany, żeby w razie, jak coś gdzieś podejdzie pod zapłon, ja to pierdzielę, można było zgasić. To dopiero zasuwa, co? Dorzucona druga chłodnica, żeby to miało ręce i nogi, no i turbina w kolektorze, no to już robi całą robotę. I ten sprzęt wygrał Baja? Baja 2000. 2000. A silnik ty masz tam? A silnik, kawałek silnika, no bo tu jak widać, kawałek, no. Kawałek korby wystaje i tak dalej. Wszystko. I tam to coś na prawa dychę, nie, części dychę. Części dychę, no także części to dychę. Tu wyjdzie troszeczkę lepiej, bo tam jeszcze no, jakieś podzespoły. Bo ale zobacz, jakie te wahacze, nie? No ma, kurczę, pewnie z pół metra, jak nie metry, pewnie skoku tak naprawdę, amory to wszystko, no to tu jest pocisk, nie? Ja pierdzielę, co ale to jest? Ale dać tuning 120 tysięcy, no to kurczę, trzeba już napęd. No, jak ktoś jeździ w zawodach, nie? Tak, no to już jest sporo. Napęd 4x4, nie? No i on ma, kurczę, fabryka ma chyba 230 koni, a on ma pewnie coś tam więcej, jak jest tak podniesiony, nie? No. Jest. Powiem ci, że robi wrażenie, wiesz? Ale z tym kierowcą bym nie chciał się przejechać, jako pasażer. Ale no to podejrzewam, robi taką robotę, że to naprawdę czapki z głów, nie? No. Ale... Akurat ten konkretny... W ogóle powiem ci, że pierwszy raz widzę Polarisa na oczy, nie? Nie widziałem, bo nie, no, nie było... Z tymi silnikami już miałem do czynienia, ale przeważnie jakieś tam 800 albo 900, nie? A ten jest 1000? To jest 925. 925 w turbo. Ja pierdzielę. Coś konkretnego. No coś konkretnego, nie? Nie chcę wiedzieć, ile to pali, ale... Ale słuchaj, ja tak widzę, że on jest chyba z homologacją, nie? Kurczę, ciężko mi powiedzieć, nie wiem. No, nie powiem ci, że chyba ma homologację. Nie wnikałem, ale... Pewnie fabryka mogła mu tu dać homologację, tak. A później no było dokładane wszystko dookoła. I już niepotrzebna, bo jak na zawody, no to... No, to wiadomo, nie? Nie, ale jakie tam są pasy, ty. Jaki tak. Fotel. Trochę jest zasypany, bo tych różnych klamotów tu miał, no. Żeby go w ogóle się nie dobrać, ale... A to co to jest? Filtr powietrza jego. Co ty, nie gadaj! Ze snorklem. Nie gadaj. Jest tutaj w środku taka pucha konkretna, no i tutaj wlot powietrza, żeby to w ogóle mogło gdzieś w terenie takim konkretniejszym fruwać. No tak, no to już jest naprawdę kudyła.
siedzenia kubełkowe. A to co to jest? Nie, żeby się ktoś trzymał? Żeby się pasażer trzymał, bo inaczej to tam jest... Ja pierdziele, nie, no nie przejechałbym się tym, nie? No, sam wydech prawdopodobnie około 10 tysięcy kosztował, także... Ten. Tak. Tak na niego spojrzeć, to nie wiem, czy bym dał, ale no cóż. No. Jeżeli trzeba było to do tego właśnie, żeby tu wstrzipować go, no to niestety, ale to już inwestycja by. No, a opony też ma fajne. No, tu jest kon. No jak do jakiegoś małego jeepa tak naprawdę, nie? No, nie są za wąskie, to już jest wszystko przemyślane, powiem ci. Zobaczymy, no bo niestety... Zawieszenie Foxa, ty no, tak, tak. Kurde, balans. Kamory to wszystko, nie? No to... No. To już nie kosztowało tam 1000 zł, jak to się mówi, nie? To... A cena skądś się wzięła tutaj. No. Kurde, powiem wam, że to naprawdę dobrze wygląda. Ciekaw jestem, jaki to efekt zrobi po remoncie, jak to będzie współpracowało. No. Nawet ci pewnie te świece. O, cierpa. Szok, po prostu w szoku jestem, nie? Wytopiłeś. Ja pierdziu. Nie ma nic. Ale wyścig wygrany. Wyścig wygrany. Pierwsze miejsce. Coś kosztem czegoś. Coś kosztem czegoś. Nie, no jest naprawdę. Coś pięknego. Ale wiem, że jak chłopacy w zawodach gdzieś tam jeżdżą, kurczę, czy to krosami, czy czymś, to nie ma znaczenia, czy tryb się skończył, czy nie, to trzeba zawody skończyć i koniec. Czy to na jednym biegu, czy na sześciu, nie ma to znaczenia żadnego. Kurde. Szok. W szoku jestem. Po prostu. A ten filtr to jest normalnie... Tak, no pucha jak od czołu, nie wiem, czy tu na środku. Ale cicho, cicho. On tu ma lusterka nawet, ty. Ale po co mu lusterka, jak i tak go nikt nie wyprzedza? Filtr powietrza z komorą zawirowania dodatkowo. Od takiego dosłownie czołgu, nie? Ja cię nie wiem. To są takie ciekawostki, nie? Ale jak jest maszyna przygotowana, żeby to cały czas mogło w kurzu, w pyle jeździć... A to ma w ogóle otwierane drzwi? Jest, jest, pewnie. Wewnątrz ciężko, ale jest. Nie chce mi się za bardzo, ale w sumie jak... Tylko byśmy się będzie prosić do pasażera. Jak dopniemy, uda nam się pchnąć do przodu, to zrobi ci kawałek miejsca na miejscu pasażera. Tylko musimy go spróbować jakoś tak do przodu, a nie jest to łatwe. Pchamy? No dawaj. 3-4. Poszedł. Poszedł. Ale chyba będziemy. Zrobić kawałek miejsca na miejscu kierowcy. Usiądę za sterami tego bolidu bez silnika. Znaczy z silnikiem, ale rozebranym. Połowicznym. To jest cykorka. Ale tak jak jeszcze. Trzeba być odważnym, żeby wsiąść z boku przy tej maszynie. Możesz próbować. Wsiadaj. Wsiadam. Kawałek prądu tu ci jestem w stanie uzyskać. O. Ty, bo to jeszcze opali, jak to Polaris, to wiesz. A ja tam pompa już. Ale dobra, na sekundę będziesz mógł sobie złapać zegary, a tak na szybko tylko. Dobra, to tylko jakbyś mnie nagrał, to by już w ogóle było. O ja! Ale... Kurde, to taki chudszy gościu musi być. O ja! Ja pierdziu! Tu jest tylko gaz i hamulec. Dokładnie, półautomat. No, a tu co jest? No tu mamy jakieś kierunki, jakieś światełka, takie aha, różne. Jakby ktoś chciał skręcić. Tak, tak. Tu dodatkowo masz taką regulację, kierownicę możesz pod siebie ustawić. Aha. Także możesz to... O, no. Dla mnie by tak pasowało. Czyli wysoki gość musiał być. Tak, tak. Także to. Zegar do 130 bije. Pewnie szybko mogę ci... Ty, ale zamknięty budzik jest! Znaczy, bo nie mogę tak do końca ci uruchomić, bo tam mi się będzie benzyna lała. To tak. Dobra. To tylko. Ale tu tych przyrządów ty jest. Nie, bo się chyba daje tu mi. Ale... No, tu się brzmi, miało tu mnie. To nie. No ale chociaż ogram tu cykorkę. To są różności, no bo i wentylator dodatkowy załączany, jakieś tam dodatkowe chłodzenie, chłodnicy oleju. No jest tych bajerów, LEDów na wkładanych. A tu szyby nie ma? Nie było? Nie, nie, nie.
Kurde, to gogle musi mieć. W ogóle to nawet bez tego jest chyba fabrycznie tak naprawdę. Aha, to, tak aha. Już jest taka pleksa chyba dokładana, także. No ta pleksa chyba, żeby wiesz, jak go sypią piachem, nie? Żeby coś tam nie. To jednak. Ty, no zegar stanął na 130, 120, a teraz na 7 dych stanął. Ale nie, no bo to właśnie jak kluczykiem, bo on się musi zresetować cały obieg, ale rozumiem. Nie chcę, bo mi się będzie tam wynalała, to... To są jakieś też guziki, czy co? Nie wiem, czy to coś do USB, nie jakieś... Bo tu będzie na pewno tak, tu jest jakiś wentylator. A, patrz, jest super. Tak, tu jest jakiś wentylator, a tu nie wiem, czy nie będzie tylko USB schowany jakiś właśnie. Tak się te przyciski, o, tak robi. O, tak, tu USB jest schowany. A, tu USB. O, czyli można iPhone'a podłączyć. Muzykę. Można, dokładnie. Nie no, jest fajny. A tu telefony do Rally Control. Lusterka nawet, wszystko widać. Wisze od gaszenia też są w środku dane. Aha. Żeby w razie, jak coś się stało, to... Nie no, Polarisek no, jest fajny, no widzisz, tak to się mówi, tylko tak Polaris, ale zobacz. Ale no Polaris, a jednak czy w wojsku, czy kurczę w policji, straż graniczna, wszędzie Polarisy jednak. No tak. Także no to no jest marka taka, no może nie, może inaczej, może jest to tak droga marka, że właśnie jest tylko stać może wojsko, policję i tak dalej. Może, bo problemy z wyjściem. Czekaj, jak to się tu wychodzi? Dałem radę. Dobra, tylko cofniemy. A tu to się odpala chyba, wiesz? Nie. To jest właśnie do gaśnicy. Aha, dobra, ale bym to zrobił. Nie ruszamy. Do systemu gaśniczego. Szperacze. Jak sobie wrzucę. O, ale wydech jest. Jakie maleństwo fajne. Ja pierdzielę, ty. Jak to chyba więcej niż dycha. Jak w jakimś fajnym ścigaczu, nie? To na pewno nie dycha, wiesz? No, ciężko powiedzieć, może te wstawki aluminiowe dycha, nie? Ciężko powiedzieć. No, nie, no to jest już... Na kiedy będzie zrobiony? Oj, z Polarisa dostaniemy części za 3 tygodnie, później jeszcze głowica do planowania i tak dalej. Także niestety pewnie przyszły rok nas zostanie. To na razie będziemy go pchali, dobra? Będzie tak. A spytaj się właściciela, czy da mi się golnąć kiedyś? Pewnie. Będzie. To dzięki, że mi pokazałeś. Trzymajcie się, czekajcie na odcinek, może kiedyś nim się przyjadę. Na wiosnę.